Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 24 grudnia, a więc zaczynamy 24 vlogmas. Jezu, dzisiaj powiem wam, nagrywam ostatniego vlogmasa. Dzisiaj jest Wigilia, ostatni vlogmas w 2019 roku. Ja naprawdę nie wierzę, że mi się to udało zrobić. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że mi się to udało zrobić. Że dodałam 24 vlogmasy, prawie każdego dnia. Tylko jeden zrobiłam połączony, żeby po prostu nie zanudzać was. Ale ogólnie to każdego dnia był jeden vlogmas. Dokładnie każdego dnia. Nie było żadnego opóźnienia, tylko godziny różne były, ale nie było żadnego opóźnienia. Ja jestem po prostu tak z siebie dumna, ja w to nie mogę wierzyć, że ja pierwszy raz to zrobiłam. Vlogmas serii już prowadzę chyba od jakichś 4 lat albo 3, coś takiego. I tylko raz mi się to udało zrobić, więc wow, jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni, tak samo jak ja jestem z siebie dumna. No i co, mamy godzinę chyba 12.30, 12.40 jakoś tak. Ja dzisiaj wstałam, słuchajcie, o 10, coś takiego. O 10 mama obudziła i słuchajcie, zrobiłam rano brwi, a właściwie moja mama mi pomogła zrobić, żeby były, wiecie, takie ładniutkie. Powiem wam, że podobają mi się jeszcze bardziej niż te ostatnie, naprawdę. Są prześliczne. Troszeczkę się jeszcze rozjaśnię, bo teraz są od razu po robieniu, ale i tak mega mi się podobają. Możecie dać znać w komentarzach, czy wam też. No i co, dzisiaj mamy Wigilię. Dzisiaj na 18 przyjeżdżają do mnie goście. Także już się w sumie nie mogę doczekać, aż zjem bar z suszkami, karpia, groch z kapustą i te wszystkie pyszne dania, które będą dzisiaj i przez następne 2 dni. Także super, naprawdę nie mogę się doczekać. Jestem jeszcze w piżamie i można powiedzieć na full no make-up, bo tylko się przypudrowałam, żeby się tutaj do was nie świecić. Bo zawsze mam tak rano, że jak umyję twarz, to potem mam mega suchą, nakładam krem i potem się cała świecę, więc muszę się przypudrować, więc się przypudrowałam, żeby się do was tutaj nie świecić. No i co? I wydaje mi się, że czas otworzyć ostatni raz kalendarze. To jest tak smutne, naprawdę. Jezu, ja nie mogę powiedzieć, że to tak szybko minęło. No i co, jesteśmy już w miejscu do otwierania kalendarzy adwentowych. Już tutaj wszystkie przede mną leżą, a więc czas otworzyć je ostatni raz. Ogólnie wiem, że niektóre kalendarze mają po 25 okienek, więc będę przy okazji sprawdzać, czy żaden z moich kalendarzy nie ma 25, wiecie, żeby nie wywalić jakiejś rzeczy. Ale z tego, co zauważyłam, to wydaje mi się, że żaden, także... Ale jak coś, to wyciągniemy, także spoko. Dobra, więc co? Zaczynamy, lecimy ze Smartisami. Szukamy 24 okienka. I dzisiaj mamy moją ulubioną czekoladkę, czyli po prostu takie jakby kółeczko z czekoladą, w której są zanurzone Smartisy, a w środku mamy jeszcze nadzienie mleczne, także naprawdę najlepsze, co może być. Czas na After Eight'a. Mamy tutaj i dzisiaj taką najzwyklejszą, prostą czekoladkę. Czas na Milkę. 24 okienko w Milce jest tutaj. Na środku największe. Gdzie tu? O, dobra, mam. I uwaga, obstawiajcie, co to będzie. Obstawiam, że to jest choinka. Tak, moi drodzy, choinka. Choinki ani razu jeszcze nie było. A w zeszłym roku, czy tam 2 lata temu, jak miałam kalendarz z Milki, to też właśnie była choinka w 24. I to jest największa czekoladka, jaka do tej pory była. Sami zobaczcie, jest po prostu ogromna. Dobra, teraz lecimy z herbatami. O, dobra, tutaj na dole. Kompletnie nie mogłam tego znaleźć, już myślałam, że nie ma. Ale dobra, jest i dzisiaj mamy świąteczną herbatkę. Kto by się spodziewał? Tak, ona się prezentuje, jakaś adwentowa. Wypijemy sobie za chwilę, chociaż co prawda ja już śniadanie jadłam. Dajcie znać, czy wy w Wigilii jecie śniadanie, czy po prostu czekacie na gości i razem z gośćmi potem jecie. Bo ja najczęściej nie jem śniadania, ale dzisiaj obudziłam się tak głodna, że stwierdzenie, no jem. Także zjadłam dzisiaj sobie, ale tak standardowo to najczęściej nie jem. Ok, 24 w orzeszkach i dzisiaj mamy Chili Coated Peanuts 2, czyli jest coś, co już mieliśmy. No i powiem wam, że jestem zawiedziona. A, i miałam robić podsumowanie kalendarzy. Dobra, to jeszcze raz. Może zacznijmy już od orzeszków, skoro tutaj leżą. Słuchajcie, orzeszki to jest kalendarz, który... Jakby co powiedzieć, no, zawiódł mnie. Zdecydowanie mnie zawiódł. Totalnie nie kupiłabym go drugi raz. W 100% nie kupiłabym go drugi raz. Rzeczy, które jadłam z tego kalendarza, może 2 albo 3 rzeczy zjadłam. Resztę albo wyrzuciłam, albo oddałam komuś, albo po prostu... Gdzieś leżą u mnie w pokoju. No naprawdę, kalendarz, którego nie polecam. Jeżeli ktoś lubi jakieś takie ostre, dziwnym czymś, panierką orzeszki, to polecam, ale i tak, ja lubię na przykład takie orzeszki w panierce, a ten kalendarz mi totalnie nie smakował, także
Jeżeli go gdzieś spotkacie, nie kupujcie go. Kalendarz z herbatami. Kalendarz z herbatami jak najbardziej mogę polecić. Ja na przykład uwielbiałam sobie przed szkołą codziennie otwierać ten kalendarz i potem robić sobie herbatę do szkoły. Ani razu jeszcze się nie zdarzyła niedobra herbata. Każda herbata była pyszna. Ja ogólnie mam taki różny stosunek do herbat, bo ja nie lubię herbat perfumowanych. A tutaj naprawdę zaskoczyło mnie, bo nawet jak była jakaś herbata perfumowana, to była naprawdę bardzo dobra. Także zdecydowanie jak znajdziecie gdzieś ten kalendarz, ja go kupiłam w Niemczech, tak samo jak ten z orzeszkami, to bardzo, bardzo wam go polecam, bo jest naprawdę świetny. After Eight. Powiem wam, że ten kalendarz mnie trochę zaskoczył, bo ja czekoladki z After Eight'a bardzo lubię, ale nie było ani razu takiej podstawowej czekoladki, taką, którą ja zawsze sobie kupowałam. Bo te podstawowe czekoladki miałam takie fajne, jakby troszkę ciągnące się na dzień, a tutaj to na dzień było takie kruche i było bardziej takie zbite. Także to nie jest to, co oczekiwałam, ale i tak kalendarz bardzo, bardzo super, bo ja na przykład te czekoladki uwielbiam. No i smakowało oczywiście tak samo. Każda miała inny kształt, oprócz tego były też w mlecznej bądź czarnej czekoladzie. Więc kalendarz urozmaicony. Co prawda na codziennie była czekoladka, tutaj nie można się spodziewać czegoś różnego, aczkolwiek bardzo, bardzo polecam. Następny kalendarz to kalendarz z Smartisami. Również kalendarz warty polecenia, tym bardziej, że tutaj rzeczy były różne. Raz było zwykłe pudełko Smartisów, raz była czekoladka, raz była czekoladka z nadzieniem mlecznym. Także tutaj co jakiś czas były różne ciekawe rzeczy. Jak ktoś lubi Smartisy, to jak najbardziej polecam. Milka. Jeżeli ktoś lubi czekoladę od Milki, to jak najbardziej. Sami widzieliście, były to najzwyklejsze czekoladki z po prostu z nadzieniem mlecznym. Także dla urozmaicenia tego miesiąca adwentowego polecam sobie kupić, bo naprawdę można sobie rano poprawić humor przed pracą, przed szkołą, żeby skosztować taką czekoladkę. Dobra, a teraz już będę oceniać na bieżąco, także lecimy z Maybelline. 24 okienko mamy tutaj. Tuż do rzęs. No, mamy tutaj tuż do rzęs, ale słuchajcie, w pełnej wymiarówce, także spoko, naprawdę, bo wcześniej były takie miniaturki, a dzisiaj mamy taki klasyczny tusz, wiecie, po prostu całe opakowanie, także no naprawdę spoko, nie spodziewałam się tego, myślałam, że będzie jednak coś takiego bardziej świątecznego, ciekawszego, ale tusz jak najbardziej też spoko, jeszcze pełnowymiarówka, która sama w sobie jest chyba warta 25 zł. A jeszcze słuchajcie, pod tymi, wiecie, pudełeczkami są kostki właśnie z różnymi napisami i obstawiam, że tu będzie napisane Merry Christmas and Happy New Year. Także tak się prezentuje powstały obrazek. No spoko, takie też umilenie. Fajnie, że zorganizowali coś takiego, że nam życzą wesołych świąt. A i ogólnie kalendarz z Maybelline też mi się bardzo podobał. Ja lubię tą firmę, więc nie mam tutaj do czego się przyczepić. Okej, i kolejny kalendarz to kalendarz z Nim 2. Mamy tutaj 24 okienko i prawdopodobnie będą to żelki. Okej, mamy tutaj coś takiego, nie wiem co to, zaraz zobaczymy, ale pod spodem są żelki, także git. Takie najzwyklejsze opakowanie. A co oni nam tutaj dołączyli? A, to słuchajcie, jest jakaś gra. Kalendarz z Nim 2 to jest jeden z tych słodyczowych, jedzeniowych rzeczy, który najbardziej mi się podobał, bo naprawdę, ja lubię Nim 2, lubię wszystko, co tam jest, żel, lizaki, jakieś cukierki, oprócz tego te bumki, także wszystko jak najbardziej mi spełniało. Oczywiście rzeczy się powtarzały, no bo Nim 2 nie ma tyle rzeczy, żeby każdego dnia dodawać coś innego, ale i tak kalendarz jak najbardziej fajny, jest taki też duży, także według mnie idealny dla dzieci, w sumie dla dorosłych, jak ktoś lubi żelki też spoko, także zdecydowanie polecam. I przedostatni kalendarz to kalendarz z musikami, 24 okienko mamy tutaj i dzisiaj jest coś naprawdę dużego, to jest największe okienko, jakie do tej pory było. I myślałam, że będzie mus, a mamy tutaj coś zupełnie innego. Jest mi teraz smutno, bo myślałam, że dadzą na przykład dwa musy. Okej, albo może mi jest smutno. Popcorn bananowy. Wow, nie. Najzwyklejszy popcorn. Smakuje bardziej nie jak popcorn, tylko jak takie chrupki ryżowe. Pewnie wiecie, o które mi chodzi. Bananowe. Tak się prezentuje końcowy obrazek. Musy to jak najbardziej kalendarz, który w ogóle chyba mi się najbardziej podobał z tych wszystkich kalendarzy, które tutaj widzicie.
bo jest jeden ostatni kalendarz, który mi się podobał najbardziej, ale z tych kalendarzy, które tutaj są, to jak najbardziej ten z musami mi się podobał. Był naprawdę super, było tutaj urozmaicenie. I ostatni kalendarz to, słuchajcie, kalendarz od mojej mamy. I zanim otworzę, zanim wszystko zobaczę, co tam jest, to słuchajcie, powiem wam, że ten kalendarz naprawdę mnie zaskoczył, bo w tym roku w kalendarzu było po prostu tak cudowne rzeczy. Moja mama wyszukiwała tyle jakichś ciekawych rzeczy. Naprawdę. I powiem wam, że jeżeli nie chcecie kupować żadnych kalendarzy, to chociaż namówcie kogoś albo dajcie jakiś budżet, żeby ktoś wam zrobił kalendarz. Bo bliska osoba zna was najlepiej i wie, z czego wy się ucieszycie. Także polecam coś takiego zrobić, bo ja na przykład podczas otwierania tego kalendarzu miałam największą frajdę z racji, że każdego dnia było co innego. Także polecam sobie coś takiego zrobić, a teraz otwieramy ostatnie okienko. Powiem wam, że woreczek jest mega duży, a rzeczy jakby tam jej nie było, także... Ale jest coś, uwaga, coś płaskiego. Mam jakąś kopertę. Czy to jest kartka świąteczna? Happy Holidays. Wypadło coś tu. O, ale czad! Patrzcie, co my tu mamy. Mamy kartę podarunkową do H&M-u. Wow! Ależ to, Jezu. Ale rzecz naprawdę fajna. Muszę jeszcze zapytać tylko, ile, jaka kwota jest na tej karcie. Ale ja zakupki w H&M robię bardzo często, bardzo lubię właśnie ten sklep. Także naprawdę fajna rzecz. Tak się prezentują rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. Dzisiaj naprawdę praktycznie wszystko było super, ale moim ulubieńcem jest chyba ten popcorn, karta, ten cukierek i oczywiście tusz. To są najlepsze rzeczy z tych dzisiejszych kalendarzy. Ale w ogóle dzisiaj nam się trafiły takie fajowe rzeczy, że kozak w końcu 24 grudnia. Siemaneczko, moi drodzy, mamy godzinę 16:36 na 18, tak jak mówiłam już wcześniej. Przychodzą do mnie goście, więc myślę, że czas najwyższy się szykować. Ogólnie to, co robiłam jeszcze przez ten czas, to oglądałam sobie YouTube'a, zmontowałam do końca vlogmasa, który się właśnie wstawia tam na łóżku. Oprócz tego odkurzyłam jeszcze w pokoju, jedyne co jeszcze muszę zrobić, to posprzątać Aro, ale to zrobimy, jak się, słuchajcie, pomaluję, a malować się będę teraz. Ok, moi drodzy, skończyłam się malować, jeszcze tylko potem będę malować usta ogólnie. I co, zaraz będę ubierać tą sukienkę, która wisi tutaj na lustrze, ale to za chwilkę jeszcze muszę posprzątać Aro, pójdę wyprostować ogólnie włosy, bo jak widzicie, patrzcie, ja mam włosy, myślę, że to widać, mam mega proste. Ale strasznie się puszące. I żeby nie były tak na pół puszone, to po prostu idę je sobie teraz wyprasować. Hejka, moi drodzy, mamy godzinę 17:40. Ja już jestem gotowa, przygotowana do Wigilii. Już wam pokazuję, w co jestem ubrana. A więc mam na sobie taką czarną sukienkę. Nie wiem, czy ją widać, ale właśnie tutaj ona jest z siateczki. A reszta to jest właśnie taka sukienka, ja ją sobie troszkę podwijam, bo ona jest dość długa. Jakbym ją sobie wypuściła, to bym miała ją do kolan. Dodatkowo ubrałam takie rajstopy, nie wiem, czy je widać. O, takie świecące gwiazdki, do tego mam takie kapcie. Mam naszyjnik z H&M-u, kolczyki ze Stradivariusa, no i tak jak jestem pomalowana, to już wiecie. A na ustach, słuchajcie, taką pomadkę z Rimmela Stay Matte i jest to kolor 700. Be my baby. A więc moi drodzy, jak już jestem tak ładnie ubrana, to najwyższy czas złożyć wam życzenia. A więc słuchajcie, życzę wam wesołych, pogodnych, radosnych świąt. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas z rodziną, czy też w domu, czy na jakimś wyjeździe. Pamiętajcie, żeby spędzić ten czas z rodziną, bo w ten dzień rodzina jest najważniejsza. No i co, wesołych świąt, ja lecę, bo moja rodzina zaczęła się zbierać. Także widzimy się za jakiś czas. Hejka, moi drodzy, mamy godzinę 23, zaraz 30. U mnie jeszcze są goście, także Wigilia ogólnie dalej trwa. Ale tak jak obiecałam, pokażę wam prezenty, które dostałam, bo co prawda otworzyłam je już jakieś 3 godziny temu, coś takiego, ale i tak wam je pokażę. Także
Zaczynamy. Pierwszym prezentem, już są otworzone, tego wam no, nie będę pokazywać w workach, niektóre jest w workach, ale niektóre nie. Także pierwszym prezentem jest taka wielka świeczka Yankee Candle Soft Blanket i to jest właśnie świeczka, którą ja chciałam. Powiem wam, że od bardzo dawna chciałam już taką mega dużą świeczkę od właśnie Yankee Candle, ale jakoś tak sama sobie jej nie kupiłam, bo szkoda było mi trochę tych pieniędzy, ale w sumie no w głębi duszy ją chciałam i w końcu ją dostałam. Pachnie ona prześlicznie. Właśnie wybrałam sobie ten zapach Soft Blanket, bo mega mi się podoba. Ja ogólnie uwielbiam zapach prania, a to właśnie pachnie takim waniliowym praniem. O, to jest jeden z moich ulubionych zapachów właśnie od Yankee Candle. Najbardziej lubię ten Soft Blanket i jeszcze lubię, słuchajcie, Pink Sands. Także jeżeli nie znacie tych dwóch zapachów, to polecam sobie przetestować. Także to był pierwszy prezent. Drugi prezent, który dostałam, to jest film. Jest to film Król Lew. Ja na tym byłam w kinie. Mój brat kupił mi właśnie go na gwiazdkę, także fajnie, dziękuję bardzo. Następny prezent od moich rodziców, który wiedziałam, że dostanę, ale nie wiedziałam totalnie, jak on wygląda, to są... To są, słuchajcie, budki. I to są, słuchajcie, budki Easy. Właśnie buty stworzone przez Adidasa razem z Kanye Westem. Easy Boost 350. Jest to rozmiar 38 2/3 i powiem wam, że to są buty, które już bardzo dawno chciałam, ale jak wiecie, są one dość trudno dostępne, bo trzeba czekać na dropy takich butów i potem szybko trzeba je kupić. No jeżeli ktoś chce oczywiście takie, wiecie, oryginalne, no to ciężko są dostępne, nie, na pewno nie są dostępne tak od ręki w sklepie, chyba że w jakichś takich sklepach w Stanach, takich, wiecie, streetwearowych, tak to chyba można nazwać. No, ale w Polsce ogólnodostępne nie są, także trzeba na nie polować. Już je otwieram, dlatego nie są tak ładnie zapakowane, jak były. Ale słuchajcie, jest to kolor Cloud Blue, czyli są takie błękitne i po prostu ja jestem w nich tak zakochana. Kolejnym prezentem, który tak naprawdę mama kupiła kilka dni przed gwiazdką, są to, nie mogę wam pokazać, no bo wiecie, tu jest kod kreskowy, ale są to, słuchajcie, bilety na Dawida Podsiadło we Wrocławiu na stadionie. Także 20 czerwca 2020 roku o 17 na stadionie wrocławskim wejście właśnie na koncert Dawida Podsiadło. Ja Dawida Podsiadło lubię, nie słucham go jakoś często, ale z racji, że mama udało się mamie upolować bilety, no to super i kupiła ogólnie bilet dla siebie, dla mojego taty, dla mojego brata, dla jego dziewczyny, dla mnie i jeszcze jeden dla jakiejś mojej koleżanki albo kolegi, kto wie. Także super, jejku, naprawdę mega, mega, mega. I ostatni taki imieninowo-mikołajkowy prezent. Mamy tutaj, słuchajcie, koszulkę od PLN Lala, świąteczną, już wam ją pokazuję. Tak się ona prezentuje. Jest tutaj napisane I believe in Santa and happy endings, czyli wierzę w Mikołaja i szczęśliwe zakończenia. No po prostu przesłodka. Także taka koszulka. I oprócz tego mamy tutaj jeszcze słodkości, między innymi Kinder czekoladki. Oprócz tego chocobonsy. I słuchajcie, jedno z moich ulubionych żelek. Jeżeli nie wiecie, co mi kupić, to kupcie mi te żelki, takie brzoskwiniowe. One są dostępne, słuchajcie, w Lidlu. Także naprawdę jedno z moich ulubionych żelek. Mikołaj widział, bo jadłam je nawet z Mikołajem, jak byliśmy na Helu. Dziękuję, rzecz jasna, wszystkim Mikołajom. No i co, ja teraz wracam do wigilijnego stołu, bo impreza tam dalej się toczy. A my się widzimy, jak już wszystko chyba będzie zakończone. Także see you. Hello, hello, mamy już drugi dzień. Wczoraj się nie odzywałam z racji, że wigilia zakończyła się prawie o drugiej w nocy. Jeszcze o drugiej w nocy sobie siedziałam razem z osobami właśnie, które zostały u nas na noc, czyli moim wujkiem, moją ciocią i moim kuzynem. Jeszcze sobie siedzieliśmy i gadaliśmy, no jeszcze była moja mama, mój tata, także było bardzo naprawdę fajnie. Wigilia super była, była cudowna atmosfera, zresztą tak jak zawsze na Wigilii, jest cudowna, jest taka zawsze rodzinna atmosfera, prezenty super udane, także jedzonko przepyszne, także jak najbardziej udana. Właśnie dzisiaj mamy 25 grudnia, ja o 16, słuchajcie, na 16 jadę do mojej babci na
kolejny posiłek, także znowu będzie jedzone. No i potem drugi dzień świąt jadę do mojej cioci na jedzonko, także wow. No a 27 już wyjeżdżam, no ale z racji, że jest to 24 vlogmas, no to słuchajcie, niestety czas zakończyć tą serię. Naprawdę nie chcę tego robić, bo przyjemnie mi się, powiem wam, montowało te wszystkie vlogmasy, nagrywało dla was. Co prawda później zaczynało się to już robić męczące z myślą, że musisz wstawić vlogmasa na 16. I potem coraz mniej się trzymałam tej godziny. Co prawda vlogmasy i tak wychodziły, ale no czasem bywało to ciężkie połączyć naukę, świąteczne sprzątanie, wiecie, przygotowanie domu do świąt, jeszcze w dodatku nagrywanie i montowanie vlogmasów. To było naprawdę trudne, ale udało mi się, wow, po raz pierwszy zrobiłam to, 24 vlogmasy. Jestem tak z siebie dumna, że to jest jakiś hit. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy razem odliczać do świąt. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie chcieli w przyszłym roku taką serię. No i co, a ja już się z wami będę żegnać. Dziękuję bardzo za te 24 vlogmasy, dzięki którym razem mogliśmy dążyć do tej cudownej Wigilii. No i co, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!